tylko prawdziwy fan Wiedźmina ma szans na komplet punkt w tym quizie. Gazeta.pl/cdprojektred. Zobacz zdjęcia. 7. Wiedźmin to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Netflixa. Tomasz Bagiski potwierdzi przecinek na premier serialu Przyjdzie nam poczeka jeszcze troch. Prace nad Wiedźminem Netflixa trwają w najlepsze. Niestety, w sieci pojawia się niewiele przecieków na temat produkcji. Nie dziw zatem, ekada wypowiedź sezetonka serialowej ekipy jest na wagzota. Przypomnijmy, Wiedźmin na Netflixie to międzynarodowa, wysokobudżetowa realizacja na fali niesamowitej popularności książek Andrzeja Sapkowskiego i serii gier z Geraltem z Rivii jako głównym bohaterem. W sieci zagrzmiało po wypowiedzi głównej producentki serialu Lauren Azy Hisrich. Jaki czas temu zasugerowała, premiera Wiedźmina na Netflixie to dopiero perspektywa na 2020 rok. Oficjalnej daty mimo wszystko brak, dlatego serwis Spiderweb postanowi zapyta o ni Tomasza Bagiskiego. Polski rysownik i reżyser dosta zaproszenie do prac nad tytułem w roli jednego z producentów wykonawczych. Jego odpowiedź nie pozostawia adnych złudze. Na Wiedźmina przyjdzie nam poczeka jeszcze troch. Oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie za półtora roku, czyli wtedy, gdy ten serial trafi na ekrany, zaznaczy Bagiski zapytany o to, jak ocenia dotychczasowy koncept na Netflixowego Wiedźmina. Naturalnie pierwszy epizod lub cały sezon serialu, tu Netflix nie podjął jeszcze decyzji, może ujrzy światło dzienne nieco wcześniej. Cicho przewidzie przecinek jak długo produkcja będzie wybiera lokalizację do kręcenia, ile czasu zajm same ZDJ-cia i obróbka materiału. Tak naprawdę o PCZ kartkiej zapowiedzi w serwisie wiadomo niewiele. Serial ma liczę 8 godzinnych odcinków. Tajemnic pozostaje obsada. Wiedźmin Geralt, zmutowany owca potwór W, szuka swojego miejsca na wiecie, gdzie ludzie CZ sto okazuje się i podlej się od wszystkich bestii. Tak z kolei prezentuje się i opis Wiedźmina na stronie Netflixa. Saga o Wiedźminie dostateczny pna jest w formie e-book w publio.pl BK zgadnij tytuł ekranizacji Polski, gdzie po jednym kadrze Tomasz Bagiski, Wiedźmin, serial, Netflix.